Dzień dobry, kochani. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować pracę plastyczną, którą przygotujemy na Boże Narodzenie. Rozpoczęliśmy czas Adwentu w niedzielę i jest to taki dobry moment, żebyśmy się zajęli jakimiś takimi fajnymi rzeczami, czy do ozdoby choinkową, czy na okno. Jedna to jest właśnie taka śnieżynka, którą wykonamy, a druga to jest laseczka taka cukrowa, ale ona oczywiście nie jest cukrowa, tylko jest z włóczki. To najpierw zajmiemy się taką śnieżynką. Żeby wykonać taką śnieżynkę, potrzebujemy aż 11 takich kawałków. Ja mam taki sznurek, można dowolną włóczkę. Śnieżynka lepiej, żeby była biała. Ja akurat mam kremową, ale jak macie białą jakąś włóczkę, to i tutaj mamy odmierzone 50 cm. Jeden sznureczek powinien mieć długość 75 cm i tych sznureczków 50-centymetrowych powinno być 11. I teraz ten długi sznureczek będzie naszym środkiem naszej śnieżynki i każdy po kolei składamy na pół z tych 11 sznureczków. No i robimy taką pętelkę. Tą pętelkę nawlekamy na ten podwójny sznureczek. Zaciskamy tutaj. I bierzemy następny. I tak samo. Uważamy, żeby sznureczki równolegle się układały. Jak się przesuną, to potem to wyprostujemy, ale nie za późno potem, tylko jak już go nawlekamy na ten podwójny, dłuższy sznurek. Muszą być sobie tak obok siebie. I prostujemy. I następny. I znowu, tak. I nawlekamy. Aż nawleczemy wszystkie 11 sznureczków. Ja to przygotowałam wcześniej. I mamy tutaj nawleczone 11. Popatrzcie, tak? Podwójnie się układają i jest ich tutaj 11. Teraz te dwa końce wchodzą tu w pętelkę. I zaczynamy je pociągamy za tą linkę, aż to oczko tutaj będzie takie bardzo, bardzo malutkie. Widzicie? I się zrobiło nam kółko. Rozprostujemy i ładnie teraz zaciskamy każdą parę, bo teraz mamy taką parę sznureczków. Jest to śnieżynka zrobiona techniką makramy, czyli takiego plecenia właśnie sznurków. I ten najprostszy wzór może się Wam również przydać do zrobienia na przykład takiej osłonki na butelkę albo słoik i można zrobić z tego świecznik. Taki właśnie trochę śnieżynkowym kształcie. Co teraz mamy zrobić? Teraz mamy jeden taki dosyć długi, no bo to jest ten z 75 i od niego zaczynamy. Kładziemy dwie, a potem po jednej z tego. I teraz proszę się przyjrzeć dokładnie. Kładziemy ten sznureczek lewy na te dwa podwójne, a prawy kładziemy na ten. Następnie podnosimy i tutaj pod spodem przewlekamy. I to jest pierwszy węzeł. I tutaj go zaciskamy. Następnie robimy odwrotnie, czyli lewy, prawy idzie tutaj, prawy, lewy idzie na górę i tutaj przewlekamy w drugą stronę. Zaraz pokażę, o co chodzi, że robi nam się tutaj sznurek się nam układa w tą stronę, tak? I jest taki płaski węzeł.
Przesuwamy sobie i bierzemy sobie kolejne cztery, czyli dwa idą z kolejnego, ale ten pojedynczy, który nam został i pojedynczy, układamy znowu, czyli lewy, prawy pod spodem i tu przewlekamy i zaciskamy. A potem odwrotnie. Prawy, zawsze lewy tu idzie na górę i idzie pod spodem, pod tymi dwiema kawałkami włóczki, dwoma kawałkami włóczki, potem spod spodu i zaciskamy. I tak samo robimy następny. Ja to pokazuję, bo to jest bardzo ważne, żebyście złapali ten, bo to jest podstawowy, żadnego innego ściegu się tutaj nie będziemy uczyć. To jest tylko taki bardzo prosty. Jeszcze raz. Lewy idzie na wierzch, na dwa. Ten idzie na ten. Następnie go musimy tutaj zagiąć pod spód i przeciągnąć pod tym okienkiem, takim, które nam się tu zrobiło i zaciskamy. Zaraz kończymy, bo to, jak wiecie, są 12, 4 i będą nam bardzo tutaj ciekawe. Śnieżynka nam wyjdzie bardzo. Jeszcze raz, tak? Lewy, prawy idzie tu na górę, podnosimy te nogi jakby do góry i tutaj przekładamy i zaciskamy. I znowu szukamy, gdzie tutaj jest następny. Cztery, zawsze cztery są składnikiem, dwa są z tego środkowego takiego, widzicie, z tego, który nam powstał przy pierwszym etapie, a pojedyncze są brane z tych sąsiednich. I znowu lewy, prawy idzie tu na górę, ale potem idzie pod spód i przewlekamy tu. Zaciskamy sznureczek. No i teraz mamy prawy i na wierzch, pod spód, czyli takim lustrzanym odbiciu. I wtedy węzeł jest taki symetryczny i płaski. I zostawiamy wolno. I mamy kolejny, już ostatni. Dwa na środku. Lewy, ten idzie na wierzch, potem pod spodem i tutaj przewlekamy. I mamy tutaj, mamy taki etap. Pierwszy etap, ja mam tutaj jeden etap, taki sam etap tutaj jest. Zobaczcie, mamy tutaj teraz. No i w takiej makramie układa się zawsze tak jak szachownice. Czyli teraz bierzemy sobie środek od sąsiednich takich tutaj główek i znowu to samo, tylko nie będziemy tego zaciskać mocno, bo nam się zrobi łódeczka czy tam miseczka, a ma się nam zrobić płaska gwiazdka, ale znowu na tej samej zasadzie, zobaczcie, czyli tak, lewy idzie na wierzch, prawy idzie pod spód i tutaj jest teraz ważny etap. Tak sobie trzymamy, a tutaj, o, robimy sobie tak na palec, żeby nam się tutaj palec zmieścił. I no i musimy teraz zawrócić, tak? Właśnie tak samo zrobić jak tutaj, żeby nam się, bo teraz nam się rozplącze. Więc mamy teraz prawy, lewy na górę, idzie pod spodem, pod tymi dwiema nogami. I zaciskamy. Trzymając, o. I wypuszczamy wolno. I znowu, popatrzcie, z dwóch sąsiednich łączymy w jeden. I znowu lewy. Prawy idzie pod spodem. I zaciskamy. No i trzeba zawrócić, czyli
prawy, lewy teraz idzie pod spodem, zaciskam. W ten sposób robimy wszystkie. I tutaj mamy już dookoła zrobione wszystkie. No i mam ostatni nierządek. Naprawdę nie jest tego bardzo dużo, jak widzicie. Oczywiście trzeba się na początku... Czyli teraz widzimy, wrócimy sobie znowu z sąsiednich. Bierzemy na środek. Te dwie nogi rozdzielamy i one teraz idą tutaj. I znowu mamy lewy na górę, prawy pod spodem, pod nogami, ale tutaj jeszcze dalej zostawiamy, żeby nam się nie zwinęło to w miseczkę. No i teraz trzeba to zamknąć, czyli prawy, lewy idzie pod spodem i tutaj w to okienko i tutaj sobie palcem trzymamy, a tutaj zaciskamy. I mamy już pierwsze okienko zamknięte, pierwsze ramię tej śnieżynki. I tutaj mamy to samo. Trzeba uważać właśnie, żeby tutaj ten sznureczek właśnie zamykał. Wtedy będziemy mieć taki ładny, płaski. Taki bardzo ładny, płaski węzeł. No i przewracamy znowu. Tutaj na tym brązowym dobrze widać, czyli bierzemy sobie te sąsiednie, prawda? I te ze środka. Hop. No i teraz prawa. Jak widzicie, te sznureczki się skracają. No i teraz znowu. Patrzymy, żeby one były równe w tym następnym rzędzie, nie tak, żeby no nie zrobiło nam się, że coś jest, widzicie, pierwszy rząd ma małe, a drugi rząd ma troszeczkę większe jakby oczka tej śnieżynki. Można zrobić sobie z tego taką serwetkę dla mamy, czy dla babci pod choinkę, czy pod kubki, na przykład w ogóle zrobić sobie 6, na przykład tak, żeby był jakiś komplet. Zresztą najfajniej wyglądają właśnie na choinkach albo w oknach powieszone. Można sobie do białej włóczki jakąś srebrną nitkę dołączyć i też będzie to bardzo ładnie wyglądało. No i został nam ostatni. Chyba nie, jeszcze nie. Jeszcze nie ostatni. To się przyglądajcie uważnie. Najpierw jest lewa, a potem jest prawa i lewa wchodzi na nią, ale potem pod nogami przechodzi. Tak ja je nazywam nogami, bo takie dwie razem. No i ostatnia. One oczywiście w zależności od tego, jakie ścisło robimy, albo jakie duże oczy, oczka zostawiamy, one będą większe lub mniejsze. Też oczywiście w zależności od tego, jaką grubą będziecie robić włóczką. Bo gdybyście zrobili grubszą włóczką, to może być to naprawdę bardzo duża. I zobaczcie, mamy teraz ten etap, że ona już jest prawie zrobiona. To jest taki moment, żeby ją troszeczkę tutaj rozczesać i zobaczyć, co i jak gdzieś ją tutaj trochę wyprostować, wyrównać.
Jak gdzieś jest troszeczkę za duża, no to można ją po prostu pociągnąć. I teraz to, co jest istotne, to musimy zrobić tutaj jeszcze jeden taki zamykający węzeł. I on tutaj to mocno ściśnie i wtedy się nam już nic nie rozsupło. Pierwszy. No i zostanie nam ostatni etap, czyli obcięcie tych końcówek. Drugi. Trzeci. Mam nadzieję, że na tym brązowym to dosyć dobrze widać. Widzicie, lewy, jeszcze raz przypominam, lewy idzie na te dwie nogi, prawy idzie i pod spodem. I teraz przewlekamy. I to jest to, co jest najważniejsze, to żeby zapamiętać, że zostawiamy te, które były najdłuższe. Pamiętacie, że jeden sznurek był dłuższy i ten najdłuższy sznurek zostanie nam jako, no i tu już są trzy. Ten najdłuższy sznurek zostaje nam jako zaczep na choinkę, więc robimy sobie tutaj węzełek. I potem trzeba uważać, żeby tego nie obciąć. Pozostałe obcinamy nożyczkami, tak mniej więcej na centymetr. Najpierw można te środkowe, a później te mniejsze po bokach. Możecie zaprosić rodziców czy rodzeństwo do tej zabawy, bo jak widzicie, nie jest to jakieś, jak już człowiek nabierze wprawy, to naprawdę można wyprodukować śnieżynki na wszystkie choinki, jakie są w okolicy. No i mamy, śnieżynka nasza jest gotowa. Można ją przeprasować, można ją troszeczkę wykrochmalić. Zależy od z czego jest zrobiona. Ta jest ze sznurka bawełnianego. Wszystkie te ścinki oczywiście można wykorzystać na włosy dla jakichś aniołków albo innych, albo po prostu wyrzucić do śmieci. Druga propozycja na zimowy wieczór i dla Was na pracę ręczną, to jest taka cukrowa, inspirowana cukrową laseczką zabawa w plecenie. Słuchajcie, to jest bardzo stary wzór. To jest taki wzór, że to nasi najstarsi przodkowie korzystali z tego rodzaju plecenia. Słuchajcie, potrzebujemy 175 cm czerwonej i białej włóczki, sznureczka. Tym razem jest on grubszy. Składamy go na pół i w tej połowie przyczepimy go szpilką, najlepiej do jakiegoś korka, i składamy sobie taki krzyż. Albo deski, albo korka, można gwoździkiem. Ja szpilką krawiecką w korku. Będziemy potrzebować też jakiegoś małego drutu. On nie musi być cienki, to może być rozprostowany po prostu spinacz biurowy. Czy jakiś ktoś, jeżeli ma ktoś jakiś drucik. Jeżeli nie, to ten spinacz biurowy jest chyba najprostszy. A dlaczego? Ano dlatego, że laseczka musi się nam zgiąć i ona sama tak z siebie zgiąć się nie będzie chciała. Więc ten spinacz biurowy rozprostowany będzie dobrym pomysłem. Uwaga! I teraz też jest bardzo proste plecenie. Jeszcze prostsze niż tam. Robimy sobie jedno ramię, to, które jest na górę, czyli można powiedzieć na północ, idzie na południe, a to idzie odwrotnie. A teraz białe idzie przez dwa na górę, a przez jedno idzie na dole.
Tak? Widzicie? W ten sposób. A tutaj tak samo. Na górę, a przez jedno na dole. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Zaczynamy to pomalutku, ciągnąc za czerwone i za białe. Zaczynamy to ściągać. I nam się robi taka kostka. I to właśnie o to chodzi, żeby nam taka kostka powstała. No i co mamy? Mamy z powrotem. O, i mamy i dwa takie oczka zrobimy. Hop. Hop. Teraz idzie na górę i na ostatni idzie pod spód. I tu też idzie dwa na górę, a ostatni idzie pod spód. Jak widzicie, taka podkładka trochę pomaga nam w tym przewlekaniu. I teraz sobie ciągniemy białe i ciągniemy czerwone. Białe i czerwone. Białe i czerwone. Białe i czerwone. Białe, tak? O. Teraz za chwilkę włożymy sobie drucik do tego. W pewnym momencie trzeba jeszcze będzie się pozbyć szpilki. Na razie wkładam drucik, bo ten drucik będziemy go wplatać w ten... O, i on sobie tak to będzie stał. No. W pewnym momencie wyjmiemy tylko tą szpilkę, żeby nam się nie utopiła tam w tym naszym słupku. Bo teraz robimy właśnie tą laseczkę. Góra, dół. Pokażę, jak to jest właśnie z tą laseczką. Ona naprawdę dosyć łatwo się nam wkomponuje. O. Ściskamy mocno. Szpilka jest po to, żeby nam ta praca nie latała, tak? W pewnym momencie szpilka będzie chciała nam się schować i wtedy trzeba będzie ją wypiąć i pracę przypiąć z boku szpileczką, żeby nam się nie przesuwała. I ściskamy mocno. Wchodzi o taką krateczkę cały czas. I teraz wyciągam to i wbijam na zewnątrz szpilkę i on mi nadal się nie rusza, ale już go nie wplotę już jej, tak? Oczywiście trzeba uważać, w niższy poziom trzeba wbić. O, tak? I w ten sposób powstaje laseczka. Tutaj mam też taką właśnie już z drutu zrobiona. I ona idzie, i tak idzie aż do samego końca. Tak ją nawlekamy, aż nawleczemy taką długą. Jak już nawleczemy taką długą, ona oczywiście później, ona nam tak stoi i jest dosyć niewygodnie, więc jak ona już jest tej długości, możemy ją wziąć między nogi i po prostu sobie dalej pleść. Popatrzcie, ona ma cały czas ten sam wygląd tutaj, czyli tu już mamy bardzo mało tej włóczki, żeby można ją było zapleść. I to oznacza, że to jest już koniec naszej pracy. No i co teraz zrobimy? No po pierwsze musimy wygiąć, więc... Ponieważ jest tam drucik, no to my ją tutaj po prostu zaraz nadamy jej kształt. Czasami trzeba ten drucik mocniej wygiąć, potem tu wyprostować i laseczka już jest. No ale teraz zrobimy sobie, popatrzcie, tutaj jest wzór. Teraz sobie zrobimy zakończenie, bo już wiemy jak. Ze ściegiem płaskim. Czyli tym, którego się nauczyliśmy w poprzedniej pracy. I zrobimy tutaj kilka takich kończących właśnie. Zobaczcie, tak? Tylko robimy białym na czerwonym. Będzie nam też tu łatwiej widać, łatwiej zaobserwować. O, pierwszy płaski, prawda? Ale chcemy, żeby było go więcej, więc żeby ta laseczka miała taki fajny uchwyt. O, trzeci. I zrobimy sobie jeszcze czwarty.
I tutaj ściskamy. I też końcówki odcinamy. I bierzemy sobie kawałeczek czerwonej włóczki i robimy kokardkę, żeby naszą laseczkę cukrową, choinkową ozdobić. I chciałam Wam powiedzieć, że ten splot jest bardzo stary, jest bardzo znany. I dawniej ludzie nawet robili sobie z tego bryloczki do... No, trochę za krótko wyszło, no ale... Bryloczki do kluczy. Także można sobie potem zrobić na przykład właśnie taki, tak jak tutaj pokazałam. Nie musicie wcale laseczki z tego zrobić, ale możecie zrobić taki mikołajkowy bryloczek. Może być to taka właśnie laseczka. Chociaż jak widzicie, laseczka wygląda naprawdę uroczo i taki komplet razem ze śnieżynką się bardzo ładnie prezentuje. I nie jest to bardzo trudna rzecz. Dziękuję Wam za uwagę i życzę udanych eksperymentów z włóczkami. Dziękuję.